Nie było trudno wygrać ten pojedynek, ale chyba liczyliście się z tym, że dzisiaj ten mecz wygracie. Wiedzieliśmy, że jedziemy na bardzo ciężki teren do Słupska, tu zawsze się ciężko gra, gorąca hala, wspaniali fani. Wiemy, w jakim położeniu jest drużyna ze Słupska, wiadomo, że im się ciężej gra, natomiast byliśmy w pełni skoncentrowani, bo wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Czym zaskoczyli was w dwóch pierwszych kwartach, bo wtedy jednak no, nie było widać tej przewagi? Byliśmy przygotowani, że będą grać szybką koszykówkę, napędzać szybkie ataki, ale nie udawało nam się to zastopować, zatrzymać tak, jak sobie to założyliśmy przed meczem i właściwie do czwartej kwarty mecz był cały czas otwarty. Jeżeli chciałbyś kogoś wyróżnić w swoim zespole, kto dzisiaj wniósł największy wkład? A myślę, że cała drużyna dzisiaj zasłużyła na zwycięstwo. Nie chcę nikogo wyróżniać, bo pracujemy wszyscy na parkiecie i to drużyna zwycięża. Dziękuję bardzo. Pierwsze dwie kwarty i początek trzeciej. Wydawało się, że jednak dacie radę. Co tym razem zawiodło? Niestety wyszliśmy nieskoncentrowani na trzecią kwartę. Popełniliśmy na początku kilka łatwych strat, z czego oni zamienili od razu na kontrę, na punkty i poczuli się pewni i zaczęli powiększać przewagę. No. Gdyby patrzeć na ten mecz i wskazać jakieś mocne punkty słupskiego zespołu, jakie by to były? Na pewno walczyliśmy, daliśmy się wszystko, podeszliśmy skoncentrowani do tego meczu, cały tydzień się przygotowaliśmy. No niestety no, gdzieś coś no, w głowach się zadziało, że na trzecią kwartę wyszliśmy skoncentrowani. No i mówię, no te straty przede wszystkim, tak? No, gdybyśmy nie popełnili tylu łatwych strat, no to oni by nie zdobyli tylu łatwych punktów i wtedy mecz by się inaczej toczył, tak? Jak oceniasz szansę na mecz przed samymi świętami z polskim miastem Szkła Krosno? No na pewno jest to rywal w naszym zasięgu. Musimy ich dobrze zeskautować, przygotować się. I myślę, że jeżeli będziemy walczyć tak jak ze Stelmetem, to myślę, że powinniśmy wygrać ten mecz. To będzie prezent dla słupskich kibiców koszykówki? No tak, postaramy się. Dzięki. Dziękuję.